No dzień dobry, słuchajcie, zaczynamy dzisiaj pierwszego vloga, chyba w tym roku. W każdym razie wyjeżdżamy na wakacje, a na wakacjach takim prawdziwym urlopie nie byliśmy nigdy, że wiecie, zarezerwowaliśmy dużo wcześniej rezydencję, jedziemy na 2 tygodnie, nie będziemy sprawdzać maili, nie będziemy odpisywać na nic, nie będziemy dodawać filmów, nie będziemy dodawać zdjęć na Instagrama, nic. To będzie urlop. Mam taką potrzebę i Piotr też, żeby nagrywać filmy, żeby nagrywać vlogi, ale nie będziemy ich montować, bo samo nagrywanie jest przyjemne, montowanie jest już ciężką pracą, więc po prostu zrobimy to dopiero jak wrócimy do Elbląga. I to jest super, jaram się Max. Wydaje mi się, że to też będą ciekawe filmy na tym kanale, więc zapraszam. Dzisiaj mamy sporo do zrobienia, bo mam wizytę u okulisty, musimy się spakować. No i jeszcze idziemy do roślinnych przestrzeni wysłać ostatnie paczki. Także zabieram Was z sobą, a teraz lecimy zrobić śniadanie. Dzisiaj jest dzień wyjadania resztek, więc mam tutaj na śniadanie 3 brzoskwinie, 2 śliwki, wodę. Jedziemy właśnie do pracowni, bo ogólnie wstaliśmy bardzo wcześnie, więc jeszcze jest czas. Ja myślałam, że do pracowni pójdziemy dopiero po optyku, ale jednak nie, więc bardzo się z tego cieszę. Mamy tylko do nadania etykiety i zapomniałam laptopa, więc wracam do domu. Paczki w połowie popakowane, teraz jedziemy, bo za 10 minut mam wizytę u okulisty i ja miałam kilka wizyt już u okulisty, ale tak się stresuję, bo wcześniej nigdy nie miałam problemu z oczami, a teraz nie widzę z daleka rzeczy. I ostatnio byliśmy w Krynicy i był Andrzej Grabowski i Piotr mówi: patrz, na jachcie jest Andrzej Grabowski, a ja tak patrzę, mówię, nie widzę, w sensie nie, że nie rozpoznaję typa, tylko ja po prostu nie widzę twarzy, nie widzę, wszystko się rozmywa, więc na pewno problem jest, także jedziemy i sprawdzimy. Trochę mam nadzieję, że nie będę miała okularów, ale się okaże. Ja już jestem po badaniu, za godzinę będę miała okulary, po prostu to się dzieje. Pani mówiła, że mam dużą różnicę, bo na to oko widzę bardzo dobrze, tak dobrze, a na to tak średnio i właśnie robi mi okulary, więc za godzinkę już niecałą będę miała, mam 2 pary. Ciekawe jak będę wyglądać, zobaczymy. W każdym razie teraz Piotr zanosi odbiór osobisty z roślinnych przestrzeni. Przed chwilą jeszcze zapakowaliśmy już ostatnie paczki, więc już o 15 zawozimy je na bazę i zaczynamy urlop w roślinnych. Ja jeszcze w domu muszę nagrać 2 filmy, ale dzisiejszym najważniejszym wydarzeniem jest odbiór okularów, więc nie mogę się doczekać, ale wizyta była przeokrutna. W sensie rejestracja była sekundę, badanie było przyjemne, ale zostawię to dla siebie, ale jestem teraz taka podkurwiona. Naprawdę, jestem bardzo niezadowolona, więc zobaczymy. O, Piotr daje śmiesznie na parterze paczuszkę przez balkonik i zaraz jedziemy właśnie po odbiór. Taki dziwny dzień, mówię Wam. Jest tak duszno, będzie padać. Jeszcze dużo rzeczy przed nami. Jeszcze dużo, dużo roboty. Piotr idzie, także kończę. A na obiad pesto, czyli kolejny dowód na to, że ostatni film nie był kłamstwem, bo mówiłam Wam, że jak nie mam co jeść, to jem pesto. Właśnie tutaj dostałam od Piotra pesto. Oglądamy sobie YouTuby i umieramy, bo ogólnie jest taka pogoda, że zaraz lunie, a przed nami jeszcze pakowanie się na wyjazd. No powiem Wam, że mnie zmiażdżył ten dzień i ta wizyta u okulisty, ale już powoli dochodzę do siebie, minęło kilka godzin, tak więc pokażę Wam, jak wyglądam w 2 parach, bo mam 2. Jedna jest taka, to wygląda, to jest fajne, że tutaj tego nie widać,
więc wydają się takie delikatniejsze. Natomiast druga, ale przeszkadza mi ta roślina. I tutaj fajne jest to, że to jest metalowe i one też są takie delikatne. Napiszcie mi w komentarzach, które Wam się bardziej podobają. Mi okulistka powiedziała, że mam je nosić tak okazjonalnie, to znaczy kiedy jestem zmęczona, kiedy właśnie czuję, że moje oczy potrzebują takiego, wiecie, takiej mocy, bo na jedno oko rzeczywiście widzę tak średnio, ale to tam wiecie, takie średnio jak na zdrowe oczy. Więc tak, ale powiedziała, że na przykład latem, jak są wakacje, jak jestem na urlopie, to nie muszę nosić, a na przykład podejrzewa, że jesienią, zimą, kiedy nie ma słońca, będę zmęczona, to pewnie będę nosić całą jesień i zimę. Więc jeżeli mnie nie zobaczycie przez najbliższe filmy w okularach, pewnie nigdy mnie nie zobaczycie w okularach, bo mnie wkurza to, że to się wszystko odbija. W każdym razie, jeżeli nie zobaczycie mnie na zdjęciach, nigdzie w okularach, to nie znaczy, że ich nie mam, bo jeżeli się czegoś nie pokazuje w internecie, to nie znaczy, że tego nie ma. Napiszcie w komentarzu, które lepsze. Jeden lub bardzo śmiesznie. Uważam, że powinna mieć jeszcze aparat na zęby, tą grzyweczkę i mogłabym taką właśnie nieuczesaną i mogłabym grać brzydulę kujonkę w amerykańskiej komedii. Co wy o tym myślicie? Mamy bardzo brudno w kuchni, ale to nie jest istotne. Mama dzisiaj do mnie zadzwoniła, powiedziała, że jest ostatni tydzień prawdopodobnie truskawek, więc kupiłam 2 kg, będę je teraz dzielić na ćwiartki i mrozić do jakichś sorbetów, do innych rzeczy, bo warto mieć takie rzeczy sezonowe, swoje własne w kobiałce, którą potem zwrócimy i dostaniemy 2 zyla. No, więc to... A potem będę się pakować, nie mogę się tego doczekać. Kocham się pakować na wyjazdy. Kocham to robić. Napiszcie, czy wy też. Uwaga, przygotowałam wszystko na wyjazd. Tak myślę. Zobaczymy. Teraz wam pokażę, co mam. Mam tutaj też dużo fajnych polskich marek, więc wam o nich opowiem, bo używam je już wielokrotnie. Po raz kolejny jadą ze mną na jakąś podróż, na jakąś wycieczkę. Sprawdzają mi się super, więc myślę, że to jest przydatne. Zaczynamy. Więc obowiązkowo biorę szlafrok. Z racji tego, że jedziemy na więcej dni, no to ja sobie bez niego nie poradzę. To jest szlafrok Yellow Meadow. Tutaj mam gatki, ale tu są nowe gatki. I to są gacie z Desusów. I tutaj są piękne kolaże polskiej artystki, bardzo ładnie. Tu mam pożyczoną od mamy kurtkę i taką jeszcze podpinkę w góry. I dajcie znać, czy wy pożyczacie coś, jak jedziecie gdzieś w miejsce, w którym nie jesteście zbyt często, czy zawsze kupujecie nowe. Bo ja zawsze, jak jechałam w jakieś dziwne miejsce, na przykład na jakiś obóz harcerski, zimowisko, to zawsze się pożyczało, a nie kupowało, więc to było super i to zostaje w moim życiu. Tu są staniczki, tu są stroje kąpielowe i coś wam powiem o tym żółtym. To jest piękny strój od Body Maps i mam go od jakiegoś października i czekałam pół roku, żeby go założyć. I w Krynicy sprawdził się świetnie. Teraz możecie zobaczyć zdjęcia na mnie z morza i jedziemy... No, jakieś, wiecie, termy, coś tam, więc wzięłam dwuczęściowy i jednoczęściowy stary strój. Tu mam swoją ulubioną bluzę żółtą z Levisa, tutaj taką krótszą od Piotra. Tutaj mam taki strój, wiecie, sportowy, może wezmę go na jeden wypad w góry, zobaczę, to jest jakiś brudny. On jest z Roxy Idea. Tu są 2 sukienki, zastanawiam się, czy je brać, one są z długim rękawem. Nie wiem, jeszcze myślę. Następnie tutaj są 2 sukienki, oczywiście moja zielona plus nowa z Yellow Meadow. Piękna, z lnu, bardzo super się sprawdza. Tu są 3 koszulki, 2 czarne, 1 biała. I tutaj miałam, zamiast tego wszystkiego miałam jeansy, ale uznałam, że jeansy, jest za gorąco, nie noszę teraz jeansów. Więc wzięłam sobie te podfruwajki, 2 pary i taką bluzkę z odkrytymi plecami na długi rękaw. Tu są buty, moje klapki, które noszę cały czas,
moje buty New Balance, które noszę cały czas, one się pewnie już rozwalą na tym wyjeździe, wtedy je wyrzucę. I moje buty, słuchajcie, górskie buty. Piotr sobie kupił nowe, a do mnie mówi, ale ty masz fajne buty, a ja kiedyś się ich wstydziłam, bo one są już od podstawówki. Moja babcia mi je kupiła, kiedy w podstawówce jechałam na obóz harcerski w góry, właśnie pierwszy. To była moja pierwsza podróż właśnie w góry, w Bieszczady. No i potem miałam taką historię, że chciałam je wyrzucić, bo ja je noszę zimą, właśnie latem w góry, zimą w góry, ale zimą też normalnie, tak wiecie, w mieście. No i chciałam je wyrzucić, ale nie wyrzuciłam i sprawdzają mi się świetnie od kilku lat, bo chciałam je chyba wyrzucić 6 lat temu, a nadal są i kocham, nie chcę ich nigdy wyrzucić, bo one w ogóle się, wiecie, nie obcierają mi ani nic, ekstra buty. Następnie, jakby było zimno, to mam swoją jeansową kurtkę, gdyby było zimno w głowę, to mam też opaskę z Look by Lux i ona jest z kolarzem Aleksandry Morawiak. Jej tutaj ten pod spodem plet też jest od niej, z jej kolarzem i to również, a plet jest z Fonki. Patrzcie, jak wam tutaj w ogóle polecam mnóstwo marek. Tu jest sprzęt do nagrywania. Tutaj się zastanawiam. Są 3 pary krótkich spodenek, ale wezmę na wszelki wypadek. Okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, nowy nabytek. Słyszałam, w sensie wyczytałam, że w hotelu są ręczniki, więc nie biorę, ale bez tego ręcznika ja się nie ruszam. To jest ręcznik do loków, on jest z Heio, od zakręcowni. Jest doskonały, moje loki nigdy nie były takie piękne, póki nie używałam tego cuda. I uwaga, kupiłam sobie książki. Jak wiecie, nie kupuję książek, a teraz na wyjazd postanowiłam zaszaleć, ale to są książki wymarzone. To jest Marcin Wicha, męczyłam się, powiem wam, Mary z Polski. Nie lubię dziewczyny, nie słucham jej, a ta książka jakoś tak mnie zaciekawiła, że postanowiłam ją kupić. Nawet ją zaczęłam, taka, że nadal jej nie lubię, ale chcę ją przeczytać, poznać ją jakby i jakby bardziej się z nią zaznajomić. Następnie jest Magda Gessler, kocham Magdę Gessler i tutaj w ogóle podziwiam ten zabieg projektowy, ponieważ tu jest 2x G, Magda Gessler, zarąbiste. I z waszego polecenia, czyli Rdza Małeckiego, bardzo dużo osób mi ją polecało, kiedy na Instagramie pytałam, co powinnam przeczytać, więc bardzo jestem ciekawa tej książki. Następnie kosmetyczki. I te kosmetyczki kiedyś dostałam od tej firmy. I to jest taka super kosmetyczka, taki worek. A do tego jest jeszcze taka mała i ja w niej trzymam sobie różne maseczki, coś takiego, bo ja tylko na wyjazdach robię maseczki i to jest beka. Następnie mam torbę, tu jest bałagan, następnie mam torbę na właśnie termy, jakieś baseny, jakieś masaże, cokolwiek. Tutaj już są japonki moje i Piotra. I ta torba oraz plecak w góry, który mam już od, nie wiem, z 5 lat, 4 może, jest ramię w ramię. Doskonałe te rzeczy są. Biorę jeszcze w góry stojo, biorę 2 owijki i 2 plastikowe pojemniki, żeby w górach nie nosić szklanych, ciężkich rzeczy. I powiem wam, że to jest wszystko, co biorę na 14 dni. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Nie wiem, trochę się martwię. Ale mam nadzieję, że to jest rozsądne i nie będę płakać, że wzięłam czegoś za mało. Zmachałam się tym gadaniem, normalnie się zmachałam, spociłam się na twarzy. W każdym razie powiem wam, że ja mam taki challenge zawsze, jak jeżdżę do Krynicy, że biorę jak najmniej rzeczy. I potem cierpię, bo chcę więcej, a nie mam. I czasami mi brakuje bluzek albo czegoś, no ale w Krynicy jest nasz dom, więc ja sobie tam mogę wszystko przeprać, cokolwiek zrobić. Rzadko to robię, ale mogę, więc no, a tutaj sprawdzałam i jest mikrofala, jest jakaś tam indukcja, ale nie ma pralki, więc nic nie zrobię, a tutaj jeszcze zobaczyłam, że jest biżuteria, którą biorę, bo może się wybierzemy do jakiegoś teatru albo kina, więc zobaczcie, co mam. Biorę piękne papirysy, to są kolczyki z papieru, robi je Martyna i teraz zrobiła w ogóle taką kolekcję inspirowaną morzem. Piękne rzeczy, ale te są moimi ukochanymi. Następnie są standardowe moje ukochane kolczyki, czyli takie koła,
złote, w których czuję się idealnie. Dwie rzeczy od Kopi, czyli nausznica i te takie słoneczka z oczkiem. I oplotka, czyli coś, o co często pytacie, coś, co mam na szyi, ale to można nosić również na nodze, na ręce, to jest 4 w jednym i jako opaskę. Ale ja to noszę zawsze na szyi, więc biorę te rzeczy, nie wiem jeszcze w co je spakuję, ale tak właśnie już w całości wygląda moje życie na te 2 tygodnie, więc spakuję to w torbę, w plecak i zaczynamy pakowanie Piotra, w sensie Piotr sam będzie zaczynał pakowanie siebie, a ja będę leciała sprzątać mieszkanie. Jeszcze tak Wam szybko pokażę, co biorę z kosmetyków. Jak wiecie, ja używam tych baniaków od Ewy Chodakowskiej i mieliśmy problem, bo nie wiedzieliśmy, jak spakować ten baniak, więc dokupiliśmy takie 2 opakowania jakiś czas temu i właśnie z nich korzystamy, przelewamy sobie. One też są z recyklingu, więc spoko. Więc w to przelejemy zaraz żele pod prysznic. Tutaj mam taką mgiełkę do ciała i ona przepięknie pachnie, polecam. Kupiłam ją jakiś czas temu i jestem bardzo zadowolona, bardzo się długo utrzymuje na ciele. Potem do twarzy mam taką piankę, ja w ogóle kocham pianki, mówiłam Wam już to kilka razy, pianki do twarzy są najlepsze. Tutaj wykorzystuję hydrolat, on tak średnio mi pachnie, w sumie nawet śmierdzi, ale jeszcze trochę mam, więc chcę go wykorzystać do końca. Tutaj mam krem na noc, miałam kiedyś współpracę z Sorają, więc jeszcze mi zostało. Znalazłam ostatnio peeling, więc go też wezmę. Nigdy go nie używałam, ale też mi został z jakiejś współpracy, z jakiejś paczki PR-owej, więc wezmę, bo mi się skończył już ten z Liren, który kocham, więc zanim kupię nowy, to wykorzystam ten. Twarz się tu kończy. I teraz przechodzimy do włosów. Tu jest szampon, tu jest odżywka i one są z Auny, czyli z tego sklepu co to. Następnie używam tego do loków, do stylizacji. Biorę też szczotę na sucho, może się do niej przekonam, bo z tą regularnością u mnie to tak średnio. Biorę pensetę i roller, bo uwielbiam go używać. Z Waszego polecenia kupiłam jakiś czas temu dezodorant w kremie z 4 szpaków. Jest w porządku, bardzo go lubię, ma najlepszą konsystencję ze wszystkich, które miałam. Ale chyba ten z Natu Handmade wolę bardziej, ale jestem zadowolona. Biorę również oczywiście krem do twarzy, wysoka ochrona od Ewy Chodakowskiej. Kocham Ewę Chodakowską, więc to jest oczywiste, tylko jej ufam w tych sprawach. Tutaj mam szczoteczki do zębów Piotra i moją i pastę do zębów, bardzo ją lubię, spoko. Tutaj mam woreczek na kubeczek, bo już mi się kończy okres, więc za kilka dni będę musiała go użyć. Jest golarka i jest szczotka i to wszystko wkładam do kosmetyczki, którą Wam pokazywałam. Czyli do tej sprawdzone, mieści się wszystko, więc na luzaczku. I Piotr ma taki sam zestaw jak ja, czyli taką kosmetyczkę oraz taką saszetkę, ale zazwyczaj pakujemy się w jedną, chociaż tym razem pewnie będziemy musieli spakować w 2. Zobaczymy, zaś Wam pokażę, jak wygląda Piotra. O, Piotra jest taka, wiecie, męska. I ona była używana, jakaś wygląda, jakby była używana wiele razy więcej niż moja, ale była mniej, bo zawsze pakujemy się w jedną. I tu właśnie taka saszetka. W ogóle to jest super zestaw, polecałam. No i ten piękny w Monstery, więc pakuję. Zobaczę, czy się zmieścimy w jedną, czy w 2. Patrzcie, jakiego mam loka. W ogóle fajna niespodzianka, bo otwieram tą saszetkę i mówię, coś tam w środku jest. A w środku były takie 2 woreczki i one są super, bo dostałam je właśnie od dziewczyn, które robią te kosmetyczki. I tam wsadzamy brudną bieliznę i to jest super. Zgubiłam to na wieki i nagle znalazłam i będziemy korzystać. Tu jest jeszcze dokładnie napisane Piotr i Karolina, w ogóle jaram się. Jaram się, bo my to dostaliśmy już dawno, przed pandemią, czy w trakcie pandemii, ale to jest pierwszy taki wyjazd, taki wiecie, długi wyjazd, na który możemy wziąć te wszystkie gadżety i je wykorzystać ponownie, bo już naprawdę dawno, dawno nie jechaliśmy na wycieczkę. W górach właśnie na tydzień byliśmy, chyba tydzień przed pandemią, więc ostro. Także jedziemy. Jest już po 23, więc ja kończę tego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, dowiedzieliście się kilku rzeczy, zainspirowaliście się może jakoś. No, więc widzimy się już w górach. Zapraszam na kolejne vlogi. Pa!